Witajcie, moi drodzy, w tym kolejnym odcineczku z Q&A. Jeśli ta seria w ogóle jeszcze ma prawo tak się nazywać. Ale spokojnie, do tego przejdę na koniec, bo to zamierzam zrobić. Najpierw przebrnąć przez to, co mi tu zostawiliście, a potem trochę się może i wyżalić, może trochę coś powiedzieć. Zobaczymy. Lukasu, pytania papy Kalifa nie są wartościowe. No pewnie. Czy ja wiem, czy nie są wartościowe? No to nawet nie pytania, tylko jakieś wyżalanie się. Jak wyżalanie żal.pl typie. Nie czytaj ich. Cóż, ja nic do jego wypowiedzi nigdy nie miałem tutaj, bo w miarę było to mądre. Dla odmiany ja cię zadam parę pytań. Masz na nie odpowiedzieć. Odpowiem, jeśli będę znał odpowiedź lub dam radę. Do jakiego domu jest Magda Gessler? Tego to nawet nie wiem. Dlaczego pani od podstaw uczy podstaw? Cóż, takie jak są jej kwalifikacje. Jak masz na imię? Pytanie, które niekiedy różnie przyjmowałem, ale mam na imię Łukasz. Kiedy giveaway? Giveaway? Nie jestem pewien, o co może ci chodzić. Gdzie mieszkasz? Może kiedyś kupić ci mikrofon i wyślę. To zwykła wieś, jedna z wielu milionów wsi w Polsce. Wodników Górny pewnie mało komu jest znany. Może. Może, niestety morza nie mam. Koniec, okej? A tak poza tematem. Dlaczego w tych filmach typu 99% mężczyzn robi to, jest, że wkładają sobie własnego chu w własne dupsko? Przecież to nie jest możliwe. Przepraszam, zadaję takie pytania, ale mnie to zastanawia. Nie mam też pojęcia, jak to jest możliwe, nigdy takiego filmu nie oglądałem. Takich filmów, filmików. Ciężko mi tutaj wypowiedzieć się za bardzo na ten temat. Bo serio, mam wrażenie, że to nie jest prawie, że możliwe. Tak na zdrowy rozum mało to jest realne wręcz. Weź, Lukasu, ja serio mówię, nie czytaj tych wypocin Janua Korwina Kleina, proszę. Cóż zrobić, no pewne rzeczy trzeba czytać, ale są takie, które mógłbym nawet pominąć. Lukasu, kiedy powrót do zagadek? Papa Kalif nie co zagadki, nie oglądał cię jeszcze chyba wtedy. Nie wiem, nawet nie jestem pewien, czy on oglądał, czy jakiś powrót będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle to Q&A będzie miało dalej jakąś rację bytu. Lukasa, mam drgawki. Wczoraj też miałem. Czy to koronawirus, czy co? Nerwica pewnie. Nigdzie nie słyszałem, żeby drgawki były objawem koronawirusa. Czasami, nie wiem, drgawki, to wszystko, takie ruszanie się to po prostu jest związane może z padaczką czasami, albo... Może i z nerwicą, no jest możliwe, ale raczej wątpię, że z koronawirusem. Filip Meczywor to nie ja. Nie lubię tego kalifa. On się do wszystkiego potrafi doczepić. Tak mówisz? Bo jest się trzeba obszczepić, idź rzesz. Ej, no już bez takiej agresji mi tutaj. Bardzo was proszę. Ale ja się boję ogólnie ludzi. Jestem introwertykiem. Może do ciebie kiedyś na Facebooku napiszę. Mówisz introwertykiem, cóż, też czasami mam wrażenie, że nim jestem. Nie mówię, że tak nie lubię przebywać wśród ludzi, czasami to wypada mi jednak być, ale też jest taki, że na spokojnie do kogoś podejdę i zagadam. Raczej też taki nie jestem. Wiesz, że go nie zniegał Wiedźmina Asina ani nic? Louds i 100%, 3,23, 100% w AC Revelations. Cóż, goniec? Papa Kalif twie... A nie, to papa ty mówisz o gońcu. Tam co goniec grał, to ja nie mam pojęcia, tak naprawdę. Mówisz, że jedyny, jaki oglądał, to piracki Minecraft, gry Lego, GTA 5, Farming 19 oraz 17. Co ograł, to ograł. Babcia ma VIP-a i może wychodzić, kiedy chce? Nie wiem, czy może tak sobie wychodzić, gdzie chce. Jak nie chce koronawirusa, to raczej nie powinna. To dziad z tego programu. Z to dziad? Jaki Z? Jeszcze z jakiego programu? Ciekawe. Dlaczego kolega papa Kalifa nie zadaje pytań? Jak nie chce albo nie ma, to nie zadaje. Korwin, ty super człowieku, zrób to na ciemną stronę. Ale ciekawe, co ma takiego zrobić. Ale pewnie coś... Coś pewnie ciekawego.
Nie podoba mi się to. Oni wszyscy mnie tu obrażają i jadą po moich marzeniach. No, mało komu się podoba, żeby się go obrażało i niszczyło marzenia. To prawda, no nikomu to się nie podoba. Więc rozumiem cię. Mimo wszystko rozumiem cię. Nikt z nas nie powinien być najlepszym widzem, bo nikt z nas nie zadaje pytań. Każdy nas tylko spami bezsensownymi komentarzami, które nie są pytaniami. Musisz zmienić nazwę tej serii na czytam komentarze widzów. Cóż, do tych dwóch rzeczy spokojnie mogę się z tym zgodzić, bo to prawda, coraz mniej tu widzę pytania. To stare Q&A po prostu zanika. Brakuje tego Q&A, gdzie praktycznie same zawsze były pytania. Gdzie było P przed komentarzem i wiedziałem, że to jest pytanie. Serio, trochę tego brakuje. Ja mam wrażenie, że nawet nie zmieniać nazwy serii, ale w ogóle tą serią zaniechać mam wrażenie, że powinienem. Czemu Billie Eilish? Jak ja jej nie lubię... Cóż, nie jestem pewien, kim on dokładnie tam jest, z jakiej to ma piosenki. Domyślam się, że o to chodzi. Więc nic nie mówiłem, że ja ją lubię czy coś. Bariusz Desz. Tak, ktoś tu się tak nazwał. A co Pokali sądzi o skrakowanych produktach Adobe? Okej. Sądzi sezon na stronie internetowej. Gdzie tu jest chociaż trochę sensu? Jak sądzić jakiś sezon na stronie internetowej? No może ma to sens, żeby dać jakieś sądy na temat jakiegoś sezonu czegoś? Ale nie wiem, czy ma to w ogóle związek z tym, co pyta się Pryszniców. A co on sądzi o takich produktach? Nie wiem. Ku, co ja odpierdalam? Lukas, co lepiej kupić? Vegasa czy Premiere Pro? Nie jestem pewien, który lepszy tu będzie program. Serum do Eiffelka? Vegas. W Las Vegas tańczyłam cało nice i z męcem ruchałam się za dnia. Tu kompletnie poza temat. Pokażę ci już Vegasa, jeśli chodzi o montowanie. Cóż, ja mam inny program tak naprawdę do montowania i nawet jestem z niego zadowolony, no. Nie wiem, papa kalciadzi mąż Vegasa, więc pewnie jakieś z nim doświadczenie ma. Znasz Roxanę Grzędę? Grzynąć Grzędę, ale dobra, już mniejsza o to. Akurat ją kojarzę. Tak, kojarzę Roxanę Grzędę. Dlaczego tu zablokował ci kanał? Nie kanał, tylko tą kartę społeczności. Gdzieś czytałem, że niby... Niektórym kanałom zostało to zablokowane i akurat musiało paść na mnie. Mój wnuczko nie może się kurz doczekać zabawy stopą. Doczekać zabawy stopą? Co? Mój wujas to miras, a twój? Ja ciebie, no... Twój to przez swy i uotwarte, bój się Boga. Czy tak to napisać? Mija z wujków, to ja mam kilku, jak już. Możesz mi z doby wymasować, bo mnie bolić. Ale ty masz potrzeby, naprawdę? Oglądalec dzisiaj papieża na TVP2? Cie, co to za język? Nie wiem, to jest celowe manipulacja językiem, czy jak? Mój numer teledzwonu to... Taki, raczej nie skorzystam. Zadzwonisz czasem? Moja wnuki nie dzwoniam, to godziasz ty zafon. Niekoniecznie bym chciał dzwonić do jakichś obcych ludzi, których raczej nie znam. Ale nie wiem, czy to jest z tym, nie znam się. Na stronie W Warszawa na pewno się odezwę w Polsce i na koniec świata. I tak jest, i tak nie jest w porządku dziennym. Na pewno się przyda ci, nie powiem ci, że nie wiem, co to jest blowy i op. Ja tego zdania nie potrafię dobrze zrozumieć, bo... Jak zrozumieć zdanie, które prawie sensu nie ma w sobie? Jakieś łączenie kilku zdań... Bez sensu kompletnie, jakieś... Oderwane od jakiegoś sensu w ogóle. XD. No właśnie, to są rzeczy, które mnie tu martwią. To Q&A naprawdę zaczyna moim zdaniem schodzić już na psy. Mam wrażenie, że ja je trochę tak sztucznie ciągnę i ciągnę, licząc, że coś jeszcze z niego będzie, ale... To raczej widzę już niemożliwe będzie. Odcinek 16 wypuściłem i nie wiem, czy to nie będzie ostatni. I to naprawdę na długi czas. A dlaczego? Chyba nie muszę tłumaczyć. Przecież widać, co się dzieje. Widać, że tych pytań brakuje, prawdziwych pytań.
zaczynają być same jakieś komentarze, jakieś opisy, jakieś spamy, że tak powiem. To już nie jest to Q&A, co było na początku. Te pierwsze sezony, gdzie faktycznie było P w jakimś nawiasie. Kwadratowy, okrągły, to nie miało znaczenia. Było P przed nawiasem, wiedziałem, że to ma być pytanie. I wiadomo, tylko wtedy na to odpowiadałem. A teraz co? Gdzieś tam zgodziłem się, żeby już nie było. I widać, jak to się teraz skończyło. Czytam komentarze widzów. Nawet taka nazwa nie pasuje. Nawet ta seria nie wiem, czy jest jeszcze warta ciągnięcia. Serio, ja chyba powinienem się przerzucić na coś zupełnie innego. Bo ta seria... Coś czuję, że jej kres mimo wszystko nadszedł. Ciągnęłem ją naprawdę dużo czasu, długo. Pamiętam jeszcze dobrze, kiedy który to był rok. Chyba jeszcze 2017. Grudzień 2017, pierwszy sezon. Tak, pierwsze 9 odcinków, później drugi też 9 zrobiłem. Z trzeciego tak z 15 trzasnąłem. Z czwartego już poszedłem na coś, bo było 37 nawet. Piątego 40 pamiętam, że zrobiłem, bo to później... Wynikło z tymi multikontami jeszcze więcej sprawy. Szósty poprzedni to było najwięcej, bo to z 50, nie, więcej. 60, chyba 6 nawet. I no i wychodzi na to, że ten sezon 7 się skończy. Na tych 16 odcinkach mimo wszystko. Bo to już nie jest to stare, dobre Q&A. No niestety. Co mi więc pozostaje, żeby dalej nagrywać? Myślałem, czy nie zrobić seryjki z gry Dark Souls. Tą grę na pewno każdy zna. Przynajmniej jakaś większość na pewno tej grze chociaż słyszała coś. Myślę, czy to by nie było dobre. A coś, żeby nie było z grami związanego? Myślałem, czy nie zabawić tutaj trochę jakąś serię związaną z przemówieniami, mowami i poruszaniem pewnych tematów w dość szerokim zakresie. Coś podobnie jak te przemowy różnych tych polityków, to wszystko, ale w takim sensie domowym, takim swoim zaciszu. Wypowiadanie się na jakieś konkretne tematy, bazując jeszcze na jakichś rzeczach, faktach, zdarzeniach, tego typu sprawach. Wiadomo, o co chodzi w przemowach najczęściej. Myślałem, czy takim serii też nie zacząć. Nie wiem, pomyślę nad tym, bo dla Q&A ja już nie widzę niestety przyszłości. No nie po tym, co ja teraz tu widzę. A zatem dziękuję za to, że wielu z was ze mną było tak długo, naprawdę tak długo, przez ten lata Q&A. Bo domyślam się, że są tu osoby, które pamiętają te pierwsze jeszcze sezony, te początki nieudane jeszcze takie próby. Jeżeli do tej pory jeszcze tu są, choć pod zmienionymi awatarami i nazwami, to jestem wam za to bardzo wdzięczny. Naprawdę, przeszliśmy razem bardzo, bardzo długą drogę. Zatem dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję wszystkim, zarówno tym, którzy od początku byli, jak i tym, którzy się w trakcie dołączyli. Za wszystko wam bardzo dziękuję. Miło było z wami przebrnąć przez te wszystkie lata. Nieważne jak było, czy łatwo, czy ciężko, to nie ma znaczenia. Jeszcze raz serdecznie wam za wszystko tu dziękuję i do zobaczenia w jakiejś innej seryjce. W jakiej? Czas pokaże. Trzymajcie się ciepło, serdecznie. No i na razie, moi kochani.